Sì, ma cazzo, sì, ma cazzo, sì. Планирование подпитать корректировать и ваши ароматичные, оразные алкоголики тела, турецкие кулаты, урегулировать. Не есть так, что для
Продолжение следует...
Na jedyne słońcu przy niższej temperaturze powietrza. Pościel należy brać w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza, bo tylko wówczas można zabić roztocza i zniszczyć ich odchody. Z pomieszczeń utrójnowców należy usunąć kwiaty doniczkowe, pozostawiając tylko kaktusy. Źródłem utrójeń mogą być też ptaki i krawce. Zimą i wiosną grożą alergikom tzw. czynniki nieswoiste, podrażające drogi oddechowe, prowadząc często do infekcji wirusowo-grypowych. Chory wychodząc z domu powinien osłaniać szalikiem nos i usta. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia. Czy uda się Trumpowi na tyle, że czynniki klasycznie zachodnie, czy na zamiast wyborów, czy na zamiast też
Wykrajne walne doroczne zgromadzenia wspólników spółek Skarbu Państwa, które zatwierdziły ostatecznie sprawozdania finansowe za rok 2016.
przy pełnych wyborach parlamentarnych jesienią roku 2015 odbytych rok obrotowy funkcjonowania tych spółek. I wyniki są, co dużo mówić, bardzo, ale to bardzo dobre. A w ślad za wynikami rosną też ceny akcji tych spółek. Oczywiście mamy problemy ciągle w sektorze gospodarki, w którym państwo ma coś do powiedzenia. Tych problemów jest rzeczywiście całe mnóstwo, bo poprzednicy zostawili po sobie w tymże sektorze istnieją stajnie Augiasza. Żeby uzmysłowić sobie skalę tych problemów, wystarczy wspomnieć o nietrafionych, opiewających na miliardy złotych inwestycjach zagranicznych, to jest egzotyczne z punktu widzenia Polski miejsc, tak jak realizowały na przykład zakłady chemiczne w Policach, mówią inwestycje w Senegalu. I ta spółka, właśnie grupa spółek KGHM w Chile czy Kanadzie, Lotos, no to nie jest egzotyczny kierunek, wyjątkowo Norwegii, ale też tak nigdy. Dopiero w ostatnich, dosłownie tygodniach na prostą zaczyna wychodzić inwestycja PKN Orlen w Łożejkach, czyli spółka Orlen Lietuwa. Ale ten proces oczywiście będzie jeszcze jakiś czas trwał. Natomiast ubiegły rok do niego wracając, rzeczywiście był bardzo dobry dla spółek. Posprzątano wiele z tego, co na bałaganili podpytnicy. Dla przykładu Orlenu zysk rok do roku, czyli w stosunku do roku 2015, zysk netto urósł aż o 2,5 miliarda złotych. Podobnej, a więc coraz lepszej zdecydowanie sytuacji znalazły się Lotos, KGHM, PKP Intercity, a najbardziej chyba spektakularnym przykładem są nasze linie lotnicze, narodowy przewodnik, a więc Lot, którego trudno oprzeć się wrażeniu, że był przez poprzednie co najmniej kilka lat po prostu przygotowywany do sprzedaży. Przygotowywany do sprzedaży, a być może celowo bądź nie, tak w każdym razie wygląda sytuacja i o tym mieliśmy się okazję ostatnio dobitnie przekonać. Lot miał zostać zastąpiony spółką OLT. Mógł zostać zastąpiony spółką OLT, której właścicielem był z kolei Amber Gold. I teraz jak się stało, że gigantyczny strat na przykładzie tym jednym, jak powiedziane, bardziej spektakularnym, Lot potrafił osiągnąć solidny zysk już w roku 2016, czyli pierwszy pełen po wyborach roku, podniósł żądanie zadanie nowych menedżerów. Po prostu zmieniono kadry, w ślad za kadrami poszła zmiana polityki. W przypadku Lotu ta nowa polityka biznesowa, ten nowy model, na który Lot postawił, to są przede wszystkim nowe, średnie i długie dystanse połączeń, a więc kierunki takie, rozwój takich kierunków jak Chiny, Stany Zjednoczone, Korea Południowa czy kraje arabskie. To jest zmiana parku maszynowego, dostosowanie go właśnie do takich kierunków dłuższych, dlatego że na krótkich trasach dziś królują w Europie tak zwane linie tanie, z którymi Lot nie jest w stanie efektywnie rywalizować, musi stawiać na te połączenia nieco dłuższe. Lot powiększa swoją bazę, Lot przejmuje konkurentów i mniejsze podmioty rynku lotniczego z kraju z regionu, wspomnę choćby o kupionych niedawno liniach estońskich. Zatrzymano wreszcie karuzelę stanowisk, dokonano oszczędności na czyli cięć zbędnych wydatków. My nie mamy personelu dzisiaj rodzinnego, a więcej personelu wracającego, który stanowi o sile każdej linii lotniczej. Ten ratunek dla Lotu i dla wielu innych spółek przyszedł naprawdę w ostatniej chwili. Lot dziś już na żadną pomoc publiczną z tytułu przepisów europejskich liczyć nie może. Lot w związku z tym został, jak powiedziałem, naprawdę uratowany w ostatniej chwili. Ale powiedziałem o takiej parze spółek prywatnych kontra państwowa, czyli OLT Express kontra PLL Lot i spółka Tutra Eurolot, która lata na trasach wewnątrz krajowych. Bardzo podobną sytuację, więc chronologiczną, ale taką, której mniej się mówi, nie ma komisji śledczej, jak w przypadku Amber Gold, była para firm Poczta Polska, jej największy prywatny konkurent. Proszę sobie wyobrazić, że przetarg na obsługę pocztową sądu czy prokurator w latach 2014-15 Poczta Polska przegrała, a w latach 2016-17 była w stanie przygotować już ofertę, no to więc po wyborach parlamentarnych taką, która wygrała. Dalej, do roku 2015 zwlekano placówki Poczty Polskiej, zwalniano jej pracowników, nie modernizowano technologicznie funkcjonowania pocztowych i pracy listonoszy. W zasadzie wystarczyło dosłownie kilkanaście miesięcy do tego, żeby oprócz wygranego przetargu na obsługę sądu czy prokurator po raz pierwszy od 9 lat podnieść pracownikom pensję, żeby wzrosło zatrudnienie, to głównie wśród listonoszy oraz pracowników placówek, a nie w centrali Poczty Polskiej w Warszawie, żeby w prawie 1000 placówek wprowadzono dostęp do internetu bezprzewodowego, żebyśmy mogli być nawet w placówkach poczty kartą płatniczą, a listonosze dostali do rąk tablety i inne tego rodzaju urządzenia. Można było to wszystko robić, nie potrafiono wcześniej, nie wiem, czy robiono to celowo, czy w wyniku braku kompetencji, umiejętności. W każdym razie spółki Skarbu Państwa potrafią mieć się w naszym przypadku lepiej. No to chodzimy teraz do pytania takiego o to, czy w ogóle są nam one, czy sektor spółek Skarbu Państwa jest nam potrzebny, bo jak będzie powiedział przed chwilą, kojarzy nam się wyłącznie z synekurami nominatów politycznych. Oczywiście, jeśli państwo jest czegoś właścicielem, to na końcu gdzieś procesu decyzyjnego o obsadzie stanowisk najważniejszych w tej czy innej spółce będzie polityk. To się po prostu nie da uniknąć, można tylko tworzyć pewne bariery, ufory, tak więc te spółki nie były sterowane ręcznie. Tym uforem teraz od 1 stycznia jest specjalna rada do spraw spółek Skarbu Państwa, składająca się z osób autentycznie cieszących się autorytetem w swoich dziedzinach, to są główne dziedziny naukowe i ta rada wydaje zgody bądź nie, tak też się zdarza, na wniosek poszczególnych ministrów odpowiadających za dane spółki do zasiadania osób czynnie rekomendowanych w radach nadzorczych. Taki ufor istotny został już od tego roku stworzony w wyniku nowelizacji ustawy. Ale wracając do sensu istnienia spółek Skarbu Państwa. Trzeba sobie powiedzieć na początku jasno, że kapitał prywatny jest z reguły i to stanowi zasady, to tym dużo mówić, jest bardziej efektywny od kapitału państwowego, ale nie jestem zwolennikiem prywatyzacji całości polskiej gospodarki, to znaczy oddawania wszystkiego prywatne ręce. Oczywiście kapitał prywatny i władze prywatne muszą być dominujące, ale dlaczego nie powinniśmy się pozbywać wszystkich spółek Skarbu Państwa, i tak w większości się do tej pory pozbyliśmy, począwszy od lat 90. Determinują takie moje stanowisko przez wszystkie względy geopolityczne i kwestie bezpieczeństwa, mówię choćby o sektorze energetycznym. Ponadto mamy w Polsce ciągle niedostatek kapitału prywatnego, co oznacza, że w wyniku prywatyzacji duże państwowe przedsiębiorstwa wpadały i wpadały, gdyby ten proces był kontynuowany, po prostu w ręce obce. Wreszcie inne tego rodzaju zaszłości historyczne. Dzisiaj mamy w Polsce ponad 400 spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Myślę, że trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem, czy to zbyt dużo, czy za mało. Pewnie są takie miejsca, gdzie tego kapitału mogłoby być mniej, ale myślę, że znaleźlibyśmy sporo firm, które sprzedano co najmniej delikatnie mówiąc niefrasobliwie, więc myślę, że istnieje nawet potrzeba odkupowania części przedsiębiorstw. Dzieje się to dzisiaj w sektorze bankowym, ale przecież mamy też media, przecież mamy firmy telekomunikacyjne. Nie jest też tak, że w krajach zachodnioeuropejskich o bardziej ugruntowanej rynkowej strukturze gospodarki sytuacja jest diametralnie inna. Sektor spółek Skarbu Państwa w takich krajach jak Francja czy Niemcy to jest nawet kilka procent gospodarki, a wśród firm największych, które daleko nie szukać, znowu wrócę do Norwegii, to jest prawie połowa największych norwegich firm, to są firmy spółek kraju o dość swobodnej gospodarce, ugruntowanej tradycji prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze, że o tym wszystkim mówimy, dobrze, że mówimy o wynikach spółek Skarbu Państwa za rok 2016, bo wiele mediów na ten temat po prostu milczy, albo uderza w taki oto ton, że jeśli coś się po roku 2015, po jesieni tego roku w Polsce poprawiło, to jest to z góry należy założyć, tak
pierwsze, procesem w imieniu poprzednich menedżerów spółek Skarbu Państwa, których oskarżałem o, jakoby oskarżałem o niekompetencje i popełnianie błędów. Tymczasem wiele błędów jest po prostu oczywistych i dla każdego widocznych. Więc nawet do zastraszania ludzie nieprzychylni obecnemu obozowi władzy posuwają się, by zamknąć temat właśnie funkcjonowania złego w przeszłości, dziś już coraz lepszego w sektorze spółek Skarbu Państwa. Ale myślę, że nie powinniśmy się tego obawiać, powinniśmy na ten temat rozmawiać, powinniśmy o spółkach Skarbu Państwa dyskutować. One w polityce gospodarczej, nie tylko tego rządu, ale co do zasady, po prostu w polityce gospodarczej mogą odgrywać ważną rolę i dziś ważną rolę odgrywają, odgrywają rolę także dużą dla naszego bezpieczeństwa, więc powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby menedżerom, którzy w tych spółkach się udało się zrealizować ambitne plany, żeby wyniki ubiegłoroczne mogły się jeszcze w przyszłości powtarzać. I tyle do tej pory organizatorze, żeby przekazywać się zarządzanie tymi spółkami osobom kompetentnym, odpowiedzialnym, no i o tym zabarwieniu patriotycznym, którzy będą wszystkie zyski w stronę właśnie tego dobra publicznego, że tak powiem, przyciągać, prawda, a nie myśleć o jakichś innych, no czasami może ekonomicznie słusznych, nie, może i tak tutaj zachowania, no, ale suma summarum przynoszących zysku ojczyźnie, kapitałowi państwowemu. Na końcu zawsze jest człowiek. Wszystkiego o tym, o czym rozmawiamy, jest czynnik ludzki, jak mówią ekonomiści, czynnik miękki, a więc dobór kadr naprawdę determinuje sytuację w podmiotach gospodarczych. Możemy wymyślać najbardziej optymalne formuły zarządzania takimi firmami, formuły kontroli, etc. To jest oczywiście wszystko bardzo ważne, no, ale najważniejszy jest człowiek i jeśli ten dobór kadr będzie właściwy, to nawet w niesprzyjających okolicznościach i nawet politykiem gdzieś na końcu procesu decyzyjnego można sobie poradzić, można odnosić zyski, można dywidendy wypłacać się do budżetu państwa, bo też budżet jest zasilany częścią zysków tego, co państwo w gospodarce jeszcze posiada, a więc przekłada się to także na nasze finanse publiczne. No, człowiek jest w gospodarce najważniejszy. Oczywiście. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pan doktor Marian Szołucha był naszym gościem Akademia Finansów Biznesu i Stula. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za posłanie pierwszego roku funkcjonowania spółek Skarbu Państwa pod nowymi rządami. Za chwilę kolejny temat. Może chcemy tutaj przypatrzeć się jeszcze wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Paryżu i też przypada setna rocznica wejścia USA do pierwszej wojny światowej. Wiemy, że ta wojna światowa przyniosła potem Polsce wyzwolenie, niepodległość i też może włoska propozycja pomocy dla krajów Afryki, skąd nielegalnie tutaj te emigracje, które robią tyle zamętu w Europie. Może te dwie, trzy sprawy. Mam teraz połączenie z panem byłym ambasadorem przedwyraźnym Polski przy Unii Europejskiej, panem Dariuszem Sopkowym. Witam serdecznie. Szczęść Boże, ojciec, szczęść Boże. Bardzo prosimy z perspektywy do człowieka, który mieszka, pracuje, przygląda się Europie zagranicy, więc będą bardzo ciekawe. Na pewno jest bardzo symboliczna data, to znaczy 14 lipca, czyli Święto Narodowe Francji. I tutaj wiemy, że dyplomacja francuska podejmowała bardzo silne starania, żeby Donald Trump przyjechał właśnie tego dnia, dlatego że po tym jak pierwszym krajem, gdzie odwiedził w ramach tzw. wizyty dwustronnej i miał pierwsze publiczne wystąpienie prezydenta amerykańskiego, gdy pierwszym krajem była Polska, no to oczywiście Francuzi zaczęli zabiegać bardzo szybko po tym, żeby prezydent Trump przyjechał do Francji. I to jest też bardzo ważne z tego punktu widzenia, że ta metoda dyplomacja amerykańska się potwierdziła, dlatego że oni jeżdżą do innych krajów, udano się do Arabii Saudyjskiej, przypomnijmy, w Polsce, to oczywiście spowodowali to, że te kraje, które są antyamerykańskie, a przy okazji często w bardzo niewydrętny sposób i elegancki krytykują Polskę czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. No i tak poczuły się niejako zepchnięte do narożnika i próbują odbudować te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że oczywiście już ta fala tej propagandy antyamerykańskiej się przez wiele lat, jeszcze szczególnie